No, to dzisiaj wyruszam na pierwszą lekcję japońskiego. Dobrze, nie tak daleko, mogę sobie przejść tam. Pół godzinki z buta, ale na rowerku będzie szybciej. Tylko dzisiaj Mika nakazała jechać, odebrać rower. A jaki numer z rowerem to wam? To później wam opowiem, bo jest dobra jazda na gejdzinów. Całkiem poza Tokio całkowicie. Gdzieś tam, gdzie to nie wiem. Dokładnie mam się z gościem spotkać. Dzisiaj 2 lutego, czyli 20-lecie powstania Dorian Gray'a. Więc za tydzień koncert. Mojdo Uroboros. Czyli coś trochę tak. Nie mogę się doczekać, jeszcze biletów nie mam, trzeba by kupić je. No dopiero. No i a później wam jeszcze pokażę, jak wyglądają rowery w Japonii. Bo jest ciekawie. Dobra. A tak wygląda granita Tokio z Kanagawą. Czyli Zakatama w tym przypadku. Czyli tu jesteśmy na środku mostu, prawie na środku. No i tu mamy tak. W tą stronę jest Tokio, a w tą stronę jest Kanagawa. O. A my idziemy dzisiaj do Kanagawy. No to co? Komu w drogę? Temu szkło w nogę. McDonald's ma delivery. Możecie sobie zamówić z McDonalda rzeczy w Japonii. No a na przykład jeszcze, jaka jest różnica w oznaczeniach dróg. Tutaj macie na przykład barierkę. Barierka jest z delfinkiem. I tam są jeszcze inne takie bariereczki, takie same. W Polsce proste. Bariera i no. A tutaj musi być pingwinek, albo jakiś delfinek, albo inne pstórki. Taka Japonia, bardzo wesoła. Jeszcze jesteśmy trochę na półboczu. To jest plac manewrowy w Japonii. Wszystkie podjazdy, zjazdy. Nie wiem, przejścia kolejowe, jak tu widać. Inne takie, slalomy. Takie małe miasteczko. Powiedzmy, że małe miasteczko. Motorki sobie stoją. Kurde, on pojeździł normalnie, bo tak wygląda. A jakie mają motorki? To jakieś łędziaszki. Stoją sobie dwie, tam chyba stoi jeszcze z 5 innych, więc spoko. Dobrze się rzucam, chłopaki. Potrzebna knajpa. Trochę będzie cicho, ale co z tego? Mamy... Co to jest? What's that? Babolki. Herbatka z tymi, z babolami. Babol. Z kulkami z nosa. You can put one out. A ja mam Marcia. Jedna taka kosztuje 340 jen. Czy jakieś 10 zł. Więcej trochę. 13. Spoko, nie? Ciekawe jak smakuje. Dobre, no jak macie z tym.
ze śmietaną. Jak to w Tokio. Dużo światełek, innego badziewia. I gówno mnie słychać pewnie, bo nie mam mikrofonu. Nie wiem, gdzie idziemy. Where are we going? Marui. Where? Marui. Idziemy do Marui. Nie wiem, co to jest. What that? Jakiś sklep. No to jak pojedziemy do sklepu, to wejdziemy. No to jakie jest, każdy widzi. Nie ma tu jak kupować obiektywy do dronów w japońskim sklepie, nie znając języka. Spoko, nie? Ale może coś będą mieli. Co lubią Japończycy? Japończycy lubią polską ceramikę. Wszędzie tego pełno. Na przykład ta tutaj jest w Bolesławce. W sumie spoko. Mamy zbyt czegoś w Japonii. Nie ma to jak łazić po Shinjuku i szukać knajpy. A knajp pełno dookoła, wszędzie. Na lewo, prawo. Nie no, trzeba coś zjeść normalnego. Ale co? Poprzednia knajpa w Tokio. Ja mam coś takiego. What's the name of it? What's the name of it, love? Nie wiem, co to jest. Coś takiego. A kawa ma coś. To jest kurwa koła. Spoko. Nawet jak na centrum Tokio, czy nie było? Jest okej. Okay.